Myśmy nie mogli. Było kilka serwerów otworzonych o takiej samej nazwie, nie? I po prostu ludzie nie głupieli, że tak powiem, bo nie wiedzieli, na który mają wbić, na którym my jesteśmy, nie? Słuchajcie, ostatnio miałem coś takiego, że do mnie Patryk pisze, nie? Mówi Patryk mi tak, ten. Wiecie, który wiemy, Patryk, wiemy, który wiemy. O Roju, nie? Wiemy. Roju mi mówi tak, nie? Weź mnie dodaj na Escape'a, bo ci chcę klucz dać do tego, do Assassin's Creed Unity. Dawał klucz przez. Tak, no. Tak, do Assassina, nie? I ja mówię, ale ja jeszcze nie mam twojego Escape'a, nie? No to mówi mi tam, wpisz Rojo tam, znajdź mnie, nie? Ja wpisałem Rojo, Boże, ile tam było Rojów. No właśnie. Tam się roiło od Rojów. Ja nie wiedziałem, który Rojo to jest ten. Ja mówię, ty, Patryk, weź na miłość boską mi powiedz konkretnie, który ty to jesteś, bo ja nie wiem, tam tysiące Rojów mi wyskoczyło. Mówię ci, normalnie zaroiło się od Rojów. Ej, ale robisz coś, bo stoisz. To się dziwić, przecież tych największych to naprawdę jest. A ile jest teraz w sieci? O, proszę. Jeszcze bohunów? Ale znalazłem jednego takiego użytku bohunów, tak. Nie, bohunów jest mało, ale bohunów jest tylko jeden. Ale słuchajcie, ostatnio szukałem coś tam w internecie, wpisałem ten. Jeden się nazwał Krystyna z gazowni, a drugi siwy dym. Wujek Krystyna z gazowni? Ale nie no, ogólnie czasami są wkurzające, że tak powiem, osoby, które... Nie, no taki nikt. Krystyna z gazowni ktoś się tak nazwał. No to... No, udzielał się mnie w komentarzach. Aha, na kanale. Jak zobaczyłem użytkownika, który Krystyna z gazowni pisze, nie? Masz wiadomość od Krystyny z gazowni, to myślę, że spadnie z czasem. Co, rachunków to nie tak zapłaciłem? Jak mniej więcej na kanale u T-Volta, tam się nazywali się drabina T-Volta, nie? A ale wujek ro. A w ogóle wujek, tak, że tak powiem, ja już to dawno zauważyłem, co? Że ty tak naprawdę o wiele szybciej w pewnym momencie tak się wbiłeś, bo ja pamiętam, jak kiedyś coś tam pisaliśmy pod odcinkiem z Eurotracka, nie? Ale ja już wiem, o co chodzi. No. To... A myślisz, że no, dlaczego? Cię, ile ty tam wtedy miałeś? Około 20-30 widzów? Tysięcy? I patrz tego łosia. Patrz tego łosia twojego kolegi Cytrka, patrz. Nie, dopiero po nim poprawiłem. Dopóki nie będziesz mówił normalnie Cytrus. Patrz go. Ale robisz coś? Patrz, to pa jaki Cytrek. Cytrek, kurczę. Patrz, poprawiam po tobie robotę, odwalam. To wtedy na tutaj własnym podwórku. Niewolnik? W ciągu ilu, dwóch, trzech miesięcy dorobiłeś do 50... Ile teraz aktualnie posiadasz, bo tak nawet nie sprawdzałem ostatnimi dniami? Wiesz co, ja też nie wiem. Ale koło? 60? Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, ja okay, tego nie kontroluję. Spoko, to sobie 60 tysięcy, wiesz co, 60 tysięcy na pewno, ale ile więcej ja nie wiem, bo ja robię po prostu to, co do mnie należy, ja nie robię statystyk, dlatego ich nie kontroluję. Nie, bo mówię, bo wtedy pamiętam właśnie miałeś około 20-30 tysięcy widzów, nawet nie wiem, czy te 20 miałeś i po prostu w ciągu, można powiedzieć, w chwili tak wtedy podszedłeś do góry, że... Ja się chyba za głowę złapałem. Pamiętam, wtedy rozmawialiśmy, coś tam ty mówiłeś, że ja mówiłem, że to ty jesteś, że o jak fajnie, wchodzi jakiś większy youtuber na dostrzeg, coś tam ty mówiłeś, że większy youtuber, ja, większy... no ja cię proszę. Ja już mówiłem wczoraj, jak dzwoniłem do tego wujka, Gwiazdor się znalazł, kurczę. No jasne, stickersa mi dali. Po prostu, no... Kasiorka leci. Ładnie wtedy się dobiłeś. W ciągu tak naprawdę do chwili. Wiesz co, ja ci powiem szczerze tak, czy ja bym miał 100 widzów czy 100 tysięcy, to i tak bym robił to samo, co robię dzisiaj. No to wiadomo. To nie ma dla mnie znaczenia. To, oczywiście to jest fajne, ty bo ty się to, po prostu tym interesujesz, tak? I robisz to dla siebie właściwie. Ale wiesz co, do mnie teraz dotarła jedna rzecz. Tytrek, co? Ty mi mówił, że to robisz 29, przecież to robisz 30. No skończyłem 29 zrobić, tak? A ile... Nie, powiedziałem tego. Zobacz, bo ty mówiłeś, że zrobiłeś tam sam sobie tą 24, to ja powiedziałem, że zrobiłem 29 i zobacz, ile już na 30 jest zrobione. A robimy prawie na 30 właśnie. Panowie, wiecie, są fajni, zakręceni, tak pozytywnie. Nie, wiesz, ale też, co, nie też było was tak? Bardzo lubię. No weź, bo... Myślę, że się zwierzę, że was bardzo lubię, ale ja przez was wariuję. Ale, ej, no przecież tak powiedziałem. Przez po kolejny rok do psychiatryka, tak? Ja myślałem, że zwariuję przez moje dwie kobiety, które mam pod moim dachem, ale nie, ja zwariuję przez was. Wręcz nie narzekaj tak już. Pytam się go, gdzie ty się, na 20... Nie, ej, nie, wujek, teraz mówię poważnie. Mówiłeś, że skończyłeś 24 i to prawda, ja powiedziałem, że skończyłem 29 i już zrobiłem nieźle i zobacz ile na 30. Kto z was jeździ traktorem z tym, z przyczepą? On. Dalej Swiastek, on. Czyli dalej Swiastek. Dobra, czekajcie, czy już do ciebie jadę. Czy ty widzę sobie podjechał? No bo ja jestem samowystarczalny, a nie ale robisz coś? Panowie, a jak tam u was ten? Jak tam u was Minecraft? Kiedy u nas Minecraft był ostatnio? No właśnie, dlatego pytam, co się z wami stało? Co się z wami dzieje, panowie? Myśmy nie Minecraftowcy, lol.
Przecież psujecie sobie reputację, że nie nagrywacie Minecrafta, no? Minecraftowcy to, wiesz, tak powiem, inna dziedzina. No. Ale teraz słyszałem, że ten Microsoft przejmuje tę grę, tak? Tak, Minecraft, a to już dawno. Czekaj, czas temu, wow. Jak oni wszystko przejmują, to niedługo będziemy mieli mydło z Microsoftu. No też. No, nawet bez tak samo Nokia, Windows, nie, Windows, ktoś też przejął, Microsoft chyba też, Nokia przejął, tak? Microsoft? No. Dobrze mówię? Źle mówisz. Tak. Dobra, ja podjadę po ciebie. To czekaj. Jakaś firma też właśnie Nokia, o wasz, sorry, mój błąd. To twój kombajn, nie mój. A, wykrepię się. No cóż, umyję się. Po polskiemu, nie? Po polskiemu, dokładnie. Kto z was monitorował, ile już nagrywamy? Ja. Nikt. Ile? Gdzieś z godzina 20 będzie. Ale to tak szacunkowo, czy wiarygodnie? No nie wiem, no bo ja zrobiłem wcięcie wtedy, kiedyśmy zrobili cięcie, no ale wtedy wyszło, ja wiem, z 20 minut nagrania. Też pociął, dobra. No. Czyli ile? Godzina 20? Godzina 20, tak? 23 jest, no. No bo wy i tak to będziecie rzucać na raty, nie? Tak. A ja daję materiały w całości. Jep. Dobra. Wujek, no powiedz coś, bo tak troszkę nic nie mówisz. Się znudziło, ale chwilę nic jeszcze nie powiem. Robisz. Kto? Ja? No. Ja jestem największa gaduła w internecie, a ty mi mówisz, nie mówisz. No to mów coś właśnie, no bo widzę, że jakoś nie tempo. Słuchajcie, zrobię wam tu teraz miszonk. Co zrobisz? Miszonk. Co znaczy? No ty to widzisz, Goro, nie wie co to miszonk. Ja wiem, co to jest Lichtmeister. Albo... No, a to wiesz? To naprawdę wiesz bardzo dużo. Ty, ale wiem nawet... Światowiec. Ja wiem, nawet jest krawężnik, Bornstein. O Jezus! Aż mi zaimponował no, teraz. Ty, gdzie tu na mnie jedziesz? Odejdź! No odejdź mi mówi, te cyfry! To jest śmieszne. Patrz go! Patrz co on zrobił! Ty, jak to przeżywa, kurcz. Wujek, czego ty się spodziewałeś po wieśniaku ze wsi? Nie ze wsi, tylko z ale miasta. Ja myślałem, że to jest... Ty jesteś ze wsi, śmoku jeden. Światek, widzisz co on zrobił? Patrz. Tak widzę. W sumie niego nie gryzie? Do niego to jest normalne. Jakbyś ty zobaczył, co on robił w ostatnim sezonie z LS-a 13, to byś wtedy się załamał. Pracowałem ciężko w polu. Bardzo ciężko, zwłaszcza kiedy... Przepraszam, stop. Czekaj, przypomnę sobie, tak? Czekaj, to ja teraz się zapytam tutaj Cytka, żeby mi zdefiniował, co to znaczy, rozumiesz, ciężka praca. Proszę mi podać definicję ciężkiej pracy. Ciężka praca jest to zespół czynności, które wykonujemy w określonym czasie na potrzebę lub pozyskiwanie jakichś tam pieniążków. Ha! Proszę mi powiedzieć, czy pan postąpił zgodnie z regułką? Oczywiście. O, moje płuco! Ty, bo ja się na płuca leczę, ty nie wykończysz. Tak? No widzisz. No. Będzie zabójca. Cytrus. Będziesz płacił za leki. No. Tak. Cytrek po prostu jest niemieckim pracownikiem. Za Juhiu. Michalato. Tak? Michalato, tak ze mną jeszcze źle nie ma. Ale będzie! Kilka nagrań będzie no. Okej. Tak, wszystko się wyrówna, nie? Tak. Dobra. Kto mnie pupsnął? Kupsnął na pewno cytrus, bo mnie tu nie ma. Absolutnie. No, tam nie ma. To było do przewidzenia, kto mnie może pupsnąć. Pupsnąć. No. O, nie to. Oj. Header do góry. Wiesz, a propos pupsania cytrus, wyście byli ostatnio w kinie na tym, na Ferdydurkę? Nie. Nie byliśmy? Tak porąbane przedstawienie, że to głowa mała, nie? No ja, dlatego widać, że go zapraszają. Ja w ten weekend idę do teatru. Co się śmiejesz? Jakiegoś drugim. Na Macbeta? Nie. Ja, na Tysta na Izodora. No jest. No co robisz? Wujek. Na Mayday 2. Co ty teraz zrobił? No co robię? Co żeś odczynił, że się tak traktora przestawił? Oddałem ci. Co może lagi? To tyś do mnie się przykleił. Tyś ty do mnie. Co? Przecież ja teraz mówię, że... Ty masz dzisiaj coś od początku z tym rżnięciem, przyklejaniem się jajkami i tymi sprawami. Ciągnik. Co ty dzisiaj masz. Nie. Ciągnik żeś przestawił. Ja się teraz chcę ciągnąć. Jezu. A, siwy dym. Co za człek. Co za istota? Co za szmer, nieludzka. Ale robisz coś? Nie, ja lubię takich pozytywnie zakręconych ludzi. No nic nie robisz, zobaczcie. Czas poprawiam po tobie. Nic nie robisz. Jeździ, nic nie zarabia, bo jakieś tam zbiera. Proszę bardzo, źdźbła tu jeszcze jedno źdźbełko zostawił. Proszę, o. Pojedyncze źdźbła zbiera, zamiast polecieć od razu.
Nie Gimbus, ej, wypraszam sobie. Wujek. To już jest pierwszy. Powiedziałem jak, a nie. To jest już druga technikum. Serio? Ale Gimbus to jest stan umysłu. Serio? Leci ten czas, nie? Lata lecą, nie? Ostatnio super posłówce. Leci. Ale jak ty to kosisz, no nie? Leci. Nim się obejdzie. Kto? Ty do mnie mówisz? A do kogo? To do mnie? Ja? No. Patrz, ja ci tutaj ładnie zrobiłem pasy. Proszę bardzo, jakie ty masz ładne pasy. Czekaj, zrobiłem też omijaka, żebyś miał co robić. A ty gadzie. To ty specjalnie robisz to omijaka? Nie. No. Nie, absolutnie. On nigdy nic nie robi specjalnie, nie. No wszystko jest calculated. A, on tak naturli, wiesz? A przynajmniej tak się tłumaczy, wiesz. Jak jest calculated? Nie, ja lubię jak jest porządek. Ta ornuka, ja. Maestro. Ja. She's good. Ta ja. Ja wol. Ty głodny już jestem. No co ty? No serio. Na już jeden trzy Michałki jestem najedzony. W sumie to ja nie jest podczas nagrywania. Słuchaj, w sumie to ja też bym jeden. Odzywa się Światek podczas nagrywania. O jest. Dobra. Jaka amatorszczyzna. Ja przynajmniej zarabiam za nieprofesjonalizm. Dobrze, że przynajmniej mamy niewolnika. Za darmo. Tytrek, ja tutaj jadę, ty nie jedź mi na czołowę. No kto tu jedzie na czołowę? No, bo ja cię tam obserwuję przez tą... Ja cię wolę mieć na oczy. Przez Judasza. No, przez Judasza. Nie, bo ta kabina ma tak nisko tam, wiesz? I jak się siedzi w tej kabinie, to... Jakbyś pływał. Właściwie się ma... Kajakiem. No, coś tam desań. No. A jak byłem w kajucie, kapitan mi pozwolił. Ja. Jak byliśmy na rejście, płynęliśmy do Szczecina. No. No i pozwolili nam być w tamtej kajucie, żeśmy filmowali, ale nie wszystko się udało sfilmować. Tak. Dobra. No mów wujek, mów, bo ja już tutaj się wygadałem dzisiaj. Światek też gada, jak już gada to tyle, czy... Wow, to mów coś z sensem. Przypadek sobie dźwignął ten header. Siwy dym ten. 300 tysięcy mamy. A mieliśmy. Mieliśmy w planach milion. Co to było? Światek piszcie jak. Już nie powiem. Znaczy powiem tak. No, wjechałem troszkę nie tam gdzie trzeba. Nie, ostatnio mój piesek z ciebie coś takiego wyrzucił, gdy go nacisnąłem na łapę niechcąco. Typ się. Nie no, ty, ja tego nie powiedziałem. Ja też nie powiedziałem. No coś powiedziałem, ty się powiedziałeś. Nie, ja mówię teraz do Światka w sensie. Panowie, powiem wam tak, że... Że co? O, zrobimy omijak. Utopiłem na maszynę. No ty co ty zrobiłeś? Utopił się. Utopiłem maszynę. Topielec. Jak to utopiłeś? W czym? No w wodzie. Wody nie ma nigdzie. W wodzie. Ale on... Gdzieś ty jest, co ty robisz? On sprzedawał tego. Sprzedaje drewno. Drewno, no. To tak można? Jasne, że można. Tak, jak wyjdziesz za głębokie wody, to się topi normalnie, nie można wyjechać. A właśnie słyszałem, jeden z widzów mi napisał, uważaj na tych, co grają z tobą multiplayerze, bo są tacy, co specjalnie wchodzą i topią maszynę. No właśnie, no i masz tutaj przykład. A to nie, to ja wtedy, wiesz, przywracam save'a i dziękuję temu Deadfinder do widzenia. Idź sobie tam. Można po prostu maszynę zresetować na Cytrus! Co ja właśnie zrobiłem. Cytrus jak Filip z konopi, nie? Wyskoczył jak Cytrek z podziemi. Cześć, masaż. Masaż. Dobra, panowie, coś tutaj jeszcze robimy? No kosimy. No ale to ile już jest? Godzina 30 już jest, nie? Nie, ale tylko wysyp, wiesz co? Wysyp jeszcze, bo mi tutaj... Ile wam to zostało? Skończcie to pole, tam wyjdę chyba no, 3 minuty. Słuchajcie, no przecież ja nie mogę zrobić odcinka na 2 godziny, bo mnie zjedzą. Przestań. Dadzą radę. Z nami nie obejrzą. Słuchajcie, widownia moja... Z nami nie będą chcieli odcinka, no wuj. Wujek, przecież to jest kawał, nie. Widownia moja, jakby coś to na nich. Będzie odcinek 2 godziny. Słyszysz, wujek, ale nie, poważnie. Chodź, robimy takie... Z nami nie wam zostało... Nie, wujek, chodź tu. Ale nie, wiecie co wam panowie powiem? No. To nie jest kwestia to, że ja się tutaj z wami źle bawię, bo mam się nawet czas, bo ja się na was przygotowałem psychicznie i emocjonalnie. Bardzo dobrze. I czasowo, ale tutaj chodzi o to, że się daje dłuższe materiały, takie przesadnie długie, to British teraz się YouTube obniża, wiesz? I to potem wygląda słaba kopia materiału jest. Chyba, że tak powiem, nie mamy takich praktyk, bo nie wrzucamy długich odcinków. I najdłuższy odcinek, który się wrzuci, to miał chyba 3 godziny.
Ja wam powiem, że Brity tak spada, że YouTube tak to potem masakruje, że... Znaczy to mnie dziwi, bo mają serwery przygotowane do filmów na 60 fps, a to są materiały przecież o większych pojemnościach, prawda? Cytryk, no co ty robisz na miłość boską? Na pewno psuję. Nie widzę, ale mogę powiedzieć... Nie, on mi tu jakieś kopytko wystrugał. Kopytko wystrugał. Wujek, no ale... No to po... Słyszysz, ej, mówię teraz na poważnie. Weź, że normalnie gość właśnie, a nie rób omijaki, bo my te pole to zrobimy za trzecią godzinę, kurczę. Z takim... Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś trzasnę cię lacie. Trzasnę cię lacie, tak? Przyjedziesz do Bolesławca? Cytrus! Co? Spodziewaj się w nocy laczka przez okno. Słuchaj, ty tu będziesz Marcyna i Jemię, nie? Ja cię wtedy dam. Tak. jeszcze selfie ale, sobie. Ale ten... Co? Ale co z tym hotelem? Zarezerwowaliście w końcu? Tu w Kubusie czy co, czy jak? Na Jem? Ale no. Co, jak? Przecież jeszcze czas na czas. No przecież Cytrek, no dzwoniłeś do mnie, tak? No Jem jest w marcu, że takie są plany, żeby, no. że można pojechać tam. No i pytałeś się mi o hotel w Kajtkowicach. Nie, to już nie ja. Ja tylko mówiłem, że Spodek jest połączony z hotelem Olimpią, ale nic nie mówiłem o jakimś tam hotelu. Kurczę, ktoś z was mnie pytał przecież. Nie, to już nie ja. Absolutnie. Jedyne co z hotelem, to powiedziałem, że Spodek jest z Olimpią połączony tym przejściem, takim się akredytację pobierał. Wiecie co, ja z tyloma ludźmi widzę na co dzień, że ja już pomyliłem o was mocno. No, to już nie ja. No, ale tak, jestem tak pewny, że to ty mnie pytałeś. Nie. Nie, ty jesteś zawsze pewny, bo wszystko idzie na mnie, tak? Nie, Cytrek zawsze winny. Tak, Cytryk. Weź przestań z tym Cytrykiem. Dobra. Słuchaj, jak normalnie ja uwielbiam, jak ty się tak fajnie, słodko irytujesz. To ty kładziesz akcent na... Słodko. Tak po francusku. Nie mów mi Cytrek. Tacy są najlepsi. Poko Cytrek, dobra. Dobra, gdzie jestem? To co, jak? Gdzie jest ten pan z traktorem? Ten pan z traktorem zaraz przyjedzie. Różże swoją otyłą, prawda? Część ciała tylnią. Żebyś nie ruszył swoją. I rusz do roboty. Dobra, tu wystawiaj ręce. Wujek, co ty ważysz? Ale gdzieś ty mi tutaj z pełną tą przyczepą przyjechał. Wujek? Sorry, nie to. Wujcio. To. Ile ty ważysz? Pytanie, czy druga nie jest pełna. Na co ciebie to wiedzieć? Nie, ale no pytam się tak o, z ciekawości. Ale nie musisz podawać. Wujek, musisz chwilę poczekać. Ale co, chcesz mi kupić Slimfast czy ja? Ale nie, powiedz, ważysz poniżej 90? 84 teraz miałem. No i dobrze. Ja się uważam. No jeśli no, nie, no nie jesteś najcięższy tej z tej trójki. No jakże jak dobrze. No a ty ile ważysz? Jak już ja? Się tak pytasz. Ja no. 68. A Sviatek? Ktoś waży więcej? No Sviatek. Jep. Sviatek pod stówę podchodzi. A, żebyś ty pod stówę nie podchodził. 93 co najmniej ma. No to jakie to pod stówę? No to ile 7 kilo ty dało, ale różnica. No. Sviatek. Tak? Ale robisz coś. Tak. Ale czekaj, bo ja też już mam pełny ten kombajn. No bo ja tu czekam. Ja też czekam. Sviatek, różże się. A ja? No już, morda, zostawiłeś pełny ciągnik, to... Ta, ciągnik pełny zostawiłem, przyczepę. No ciągnik z przyczepą. Wujek ostatnio. Pije Michał do Michała, będzie mała hała. Pijesz ty, piję ja, piję wieś cała. Hej, chowisz tam. A ty widzę pioseneczki. Ja lubię sobie śpiewać. Ja bardzo lubię. Na antenie też nieraz śpiewałem. Żeś trochę zepsuł tutaj troszeczkę. Widzę, że już tak zdarte to powiem, że... Wow. Przepchał. Nie, zapchamy go całego. Co? Aha, nie. Bo ma 8 osoby tylko tak. Do tej przyczepki, nie? No, we dwie osoby tak. Kto powiedział, no że nie? Zapchamy go. Zapchamy go. Zapchamy go. I tutaj ładnie płynnie nam lecą te żniwa przez Rurencję, a ostatnio oglądałem gameplay tego Adriana z Wolnego, to nie wiem, tak jakoś dziwnie przerywało. Dziwnie, i tam dziwnie. W ogóle jakieś szopki ostatnio też robili. No widzisz, ale u nas są. Znaczy w ogóle nie wiem, dlaczego niektórzy ludzie mają naprawdę z wieloma rzeczami wyglądać problem. Zapełniliśmy? Jak się kierownica nie kręci, to nie mają w ogóle... Nie, nie zapełniliśmy. Kułu, lusterek, to czegoś tam... Ej, to, no, 100 kilo no, jeszcze. Ja ci powiem tak, może ze mnie nie jest super gracz, może ze mnie jest lamer, nie ma sprawy, ja się do tego przyznaję z biciem, znaczy bez bicia, bez nie? Bicia. Nie ma problemu, ja może jestem tam ciemna masa jeszcze w niektórych sprawach i ogarnę, ale nie wiem, ja już takich problemów nie mam z tą grą. Wszystko mi chodzi płynnie, właśnie i z kierownicą też nie ma żadnego problemu, nie wiem,
co inni wypowiadają. U nas też zawsze właśnie było wszystko normalnie, bo ludzie nieraz do nas naprawdę piszą z takimi problemami, bo nie wiem dlaczego, ale wszyscy, że tak powiem, myślą, że jakieś tam techniki od LS-a jesteśmy w ogóle. O, właśnie, i w ogóle modelzy, no, nieraz takie pytania dostajemy. Ale co wy myślicie, że tylko wy, ja na co dzień mam co najmniej 100 pytań technicznych. No właśnie, a dlaczego mi nie działa lusterko, dlaczego nie widzę lusterka, dlaczego mi się kierownica nie kręci, dlaczego nie mam farmera w środku. I drodzy naprawdę... widzowie, my tego nie wiemy. Skąd my to mamy wiedzieć? Jeżeli my siedzimy w waszych konfiguracjach sprzętowych, no, to skąd pierwsze, mamy wiedzieć, co wyście tam namieszali w tych swoich grach? To po pierwsze, a po drugie też nie jesteśmy technikami od Niemca, tak? Dokładnie. My jesteśmy youtuberami, którzy kręcą materiały z filmów i też mamy problemy techniczne, z którymi sobie jakoś radzimy. Zresztą, tak jak powiedziałem wcześniej, no nie wiem, ja nie mam tak jakichś problemów. Typu, że mi kierownica nie chodzi czy coś. No tam kierownica nie chodzi, no ja tam nic nie robię innego. Ale wiesz ten był, jakie teraz mi epickie ujęcie idzie? Ludzie mają naprawdę czasami takie problemy, że... Przez minutę... Tak, epicko patrzysz, jak ja zbieram znowu kotowi, omijak. Nie, ale to epicko wygląda, czekaj, żebym brzydko najechał. Dobra, jedziecie? No, Cytryk, zabieraj dupsko. No zabieraj dupsko. No jedź, nie on masz. Zawsze lubi tak blokować. Jedź. Więc tutaj wujek się do tego przyzwyczaja. Dobra, jedźcie sieć, bo fajne kuczek naprawdę. No jadę. Fajna scenka teraz wychodzi, powstaje. O, trochę umiaka. No toś mi zostawił, tylko tak troszeczkę. Dokończymy pole i spadamy, nie? No, do kolejnej pracy. Bo mi się zaraz do kręgosłupa przyklei z głowy. Do kolejnej pracy, wujek, do kolejnej. Nie kończymy. Żebyś sobie wiedział, bo ja idę na noc do pracy. O, a my też, ale z rana. A, to z rana. Ja idę na 12 godzin do pracy. A my jadę na... się pocieszę. A ja mam tego od 8 do 5 do 1. Także jak ja teraz wychodzę o 10 na godzinę 22, to dopiero przyjdę gdzieś koło 11 do południa. Co ty dajesz? Dobra, tu macie dwie przyczepy, to co... Do ja pracuję, a nie tak jak ty, obijać się. Nie, ja chodzę do szkoły. To cytrus to na ten sposób. Kto tu się a ja bym się, że tak powiem, pochwalę, że dzisiaj miałem normalnie nie dość, że na 10, to jeszcze 2 lekcje. O jest. A ja mam jutro na 8 i 5 lekcji. No i co? Ja się uczyłem, szkoły pokończone i te inne fakultety i co? I dalej na YouTubie robisz. No i tyle mi z tych szkół i nauk wyszło. No i dalej na YouTubie robisz, nagrywasz z nami. No właśnie, szkoły porobił, na YouTubie musi dorabiać. No. Masakra. A rodzice mówili, ucz się, bo już na YouTubie robią. O, siły. Ale nie, wujek, kultura musi być, przynajmniej chodźmy odstawić kombajny i możemy kończyć. Okej? Okay? No dobra, niech ci będzie. No dobra, żebyś nie powiedział, że wujek jest niekulturalny. No właśnie. Chodź, wujek. Chociaż i tak, tak sobie pewnie myślisz, że ten wujek jest niekulturalny. Chodź, wujek. Jedziesz? Coś mnie tu nie chciało tego drzewa. No jadę, no ale to gdzie ty jedziesz no teraz? Chodź. Ty w domu za szlaczki robisz. Ja czekam. Pójdzie zaraz dmuchać. On się tam, że tak powiem, jak zwykle bawi pewne po polu. Gdzie ty on gdzie... nigdy nic na poważnie nie robi w lesie, więc tutaj musisz przyzwyczaić. To on za kozły tutaj wyprawiał przed chwileczką, to masakra. Tak zwana łowca LS-a, że tak powiem, nigdy na poważnie nie traktował. On tutaj driftuje po prostu tym bizonem. Jedziesz? No właśnie, ja lubię, chociaż to są tylko gry komputerowe, to ja podchodzę do nich tak bardziej poważnie. Co robisz? No, wyjedź ładnie stąd. W ciągniczku, ładnie. Patrz to, ej nie wujek, cio, realizm. Tak, bo włączył kierunkowskaz pierwszy raz w tej grze. To nie realizm. Pierwszy, ale włączył. Ej, nie tutaj, czekaj, chodź. Po co tutaj kierunkowskaz? Jesteśmy na drogach gruntowych. Chodź, wujek, chodź. Co? No chodź. Gospodarstwo nasze. Nie, żeśmy źle pojechali, wiesz? Ty, ale ja czasu już nie mam. No chodź. Tiatek, prowadź. Cytrus. Tiatek, prowadź. A nie, to tu było. A ja jeszcze tutaj bawię się. Okej, okay, dobra. Nie, trzej, to było tutaj, odejdź. Panie, ja stoję za tobą! Panie, uwaga, cicho, ogłaszam ważną wiadomość parafialną. Mamy powyżej pół miliona. Po raz pierwszy na sejwy mamy ponad pół miliona. No padł tutaj wujek. Tobie Chryste. I kto tu najwięcej dzisiaj zarobił? I kto tu więc najwięcej dzisiaj zarobił? Och, pies, sprzedamy żeby. Ja. Jedziesz? Ale robisz coś?
ty, bo cię zaraz laćkiem. No, nie strasz, nie strasz. Wujcio, jak ty to cofasz? Źle to robisz. Czekaj, no bo klapę muszę zamknąć. Kręć, kręć. Ty mnie będziesz uczył, jak się ten. Ale kręć, kręć. Baśka, no, kręć. Tak, Baśka. Muszę klapę zamknąć. Ja bym coś powiedział. Nie powiem. Pod dach muszę wjechać, poza daszeń, to już klapę muszę zamknąć. No jedziesz. I co, ty chcesz mnie uczyć, jak się wjeżdża, tak? Ty mnie chcesz no uczyć. No i ojca, jak dzieci robić. Stój. No. Proszę bardzo. I co? Perfekto. Tak, perfekto. Zobacz tu. Nie, cio, źle zrobił, źle zaparkował. Walnął w ten. Po Fila. Prostu ja ci coś normalnie nie powiem. Ej, wy filar ja coś powiem. Od Michałów to z daleka ty się trzymaj. A czemu? No, ty, słuchaj. Wujek, chodź Aniu, tu. Jestem tu. Gdzie? Aneczko, jak bierzesz sobie w życiu chłopaka o imieniu Michał, to najpierw musi przejść ze mną rozmowę wstępną. Ej, wujek, co? Jesteś w kombajnach? Nie jestem kombajnem, jestem przed kombajnem. Nie, nie jesteś przed kombajnem. On jest, ale go nie widzisz. Taka magia. Nie ma. Nie macie. Nie dawaj makaronu. Dobra, ale chodź, bo chcę ci udowodnić, że źle żeś zaparkował. Nie żeniła z tymi Michałami. Wojtuś. Wojtuś. Wujek. On mi chce powiedzieć, że ja źle zaparkowałem. No tak. On mi. Wojtuś. Nie, chodź. Proszę bardzo. Chodź, ja jeszcze głębiej wjechałem do tego... tego. No właśnie, i żeś walnął w podporę, prawda, podtrzymującą drewnianą. Zaraz ciebie walnę. No chodź zobaczyć. Nie, proszę, gdzie walnęłem? W co ja walnęłem? Nie jesteś przy kombajnach. Chciałeś kapcia? Ej, nie jesteś przy kombajnach, chodź. Nie umiem się tam wcisnąć. Ej, nie jesteś przy kombajnach. Gdzie walnęłem? Tepnij, że gdzie się walnęłem? Do kombajnów. Się wyklubię. Do kombajnów się. Ej, do kombajnów. Aniu, się tepnij. Laciek już nie pomoże. Słyszysz? Co? No tepnij, że się... A idziesz z buta? Nie, to światek. Ty gdzie? Nie, to ja. Nie, ale wujek, naprawdę ciebie u nas jakby wywaliło gdzieś koło pola numer 23. Weź się tepnij może do jakiejś maszyny. Tepnij się do kombajnu. O, wyjdziesz i popatrz. I popatrz. Ej, popatrz, jak żeś najechał, zobacz. Chodź. Coś się to kurna tutaj narobili. Nie, chodź tu. Wujek. Tutaj. Co? I wysiądź. Wysiądź. No dobra. I co? No i chodź za ten, co żeś ty parkował. Nie widać go, lol. No co? Co jakiś się bóg się zrobił i nie widać wujka. Łolol. Ej, to tepnij się jak do tego. Tepnij się do tego kombajnu, co żeś ty parkował. Ale o co? Nie, tepnij się. Ale o co chodzi? Tepnij się. Dobra, stój. No i patrz. I dobrze, żeś najechał? Patrz, tutaj tyłem. Widzisz? O, właśnie. Udowodnij mi to. No teraz to już żeś ruszył. I no trochę... udowodnij mi to. Ale żeś teraz trochę ruszył, no. No. Cześć, co przeszła. Ruszyłem? No ruszyłem, bo co? No. Ale nie, bez kitu. Jakiś bóg jest i wujek w ogóle u nas naprawdę na mapie jesteś gdzieś koło pola numer 23. Nie widzimy cię w ogóle koło siebie. Cytrus, znaczy, przepraszam, Światek, to nie jest żaden bug. Po prostu ja mam tak szybki internet, że jestem ponad dźwiękowy. Szybszy niż Weta. Patrz, ten już po dachu lata. Nie, no masakra. Wejdźmy też. Nie, no słuchaj, to są dwa Michały. Ja już jestem na drzewie. To co, kończymy, tak? No, nie. Chyba tak. Znaczy, o, można. Cytrus, los tam, gdzie jego miejsce. O. Ty kurczę. Tam, gdzie jego miejsce. Jak oni to robią? Właśnie też na drzewo. To i ja tutaj też. Właśnie tam. Wujek, ty chyba se tutaj, prawda? Czekaj, bo coś nie tak tu? Słuchajcie, ja mam specyficzne poczucie humoru, musicie mieć. Ty, spadłem z drzewa, no nie ma... Kurczę, ogonić. Anno, nie będę skakał po drzewach. Ja nie po... Aniu, nie po to nasi przodkowie z niego schodzili. Dobra, ja już jestem na samym szczycie. Cytrus na drugi szczyt i można kończyć. Dobra, no ale bez wujka? No. Gdzie jest wujek? No, Cytrus. Ale no, gdzie? Ja jestem tu na dachu. I tak już dla was wiele dzisiaj zrobiłem. On jest zrobiłem. Na dachu, ale na go dach. Nie widać po prostu. Też jestem, o. Do... Na drzewie. Dobra, podsumowuj, tak? No, tak, Światek podsumowuj wuj, albo damy to wujkowi do zrobienia. Ja już się nagadałem przy przywitaniu. Ale ja nie widzę... A to co? Ale ja nie widzę wujka. Ja też nie widzę, bo mówię ci, że go wyrzuca gdzieś tam daleko. Cisza! Cisza na planie. Proszę o głos. Jak kończę ten odcinek? Dobra. Moja droga widownio, sami widzieliście, co tutaj się wyprawiało. A to, co się tutaj wyprawiało, wszystko się nagrało. Oczywiście zdamy wam relacje na kanale Światka, Cytrusa. Najpierw zacznę od Cytrusa.
Tak, oczywiście. Moi drodzy, oczywiście, żeby grać z tymi dwoma Michałami, ja się musiałem uzbroić w boską cierpliwość, podejść do tego z pewnym dystansem i tak dalej, i tak dalej. Oni mają inny styl, ja mam inny styl, tak czy inaczej, i tak się z nimi dobrze bawiłem, pomimo tego, że nieźle pojechali. Ale już jest dobrze, nie wyśmienicie tak jak ostatnio. No dobra, zapamiętam sobie. Tak. Lubię ich troszeczkę podenerwować, zresztą oni też lubią podenerwować mnie od czasu do czasu. No, i tak to jest. Porobić, że tak powiem, kilka cięższych zadań dla ciebie. Wybrać takich cięższych zadań. Niewolnik. Ja już dzisiaj wiem, że na pewno spotkamy się jeszcze. Na pewno będzie jeszcze film z naszą trójcą. Na pewno będzie on chaotyczny. Na pewno on będzie niczym serii Zwariowane melodie, Strusie pędzi wiatry, Kojoty i tak dalej. Ale to wszystko już jest niestety zafundowane przez pana Cytrusa zwłaszcza. Także, dziękuję bardzo. Tak, to on tutaj odgrywa w tym główne skrzypce. Także nie przeciągając, do zobaczenia, dziękujemy za waszą widownię, a jeśli odcinek był wam za długi, to przez tego tam na drzewie co siedzi. No Światek siedzi. Ale obydwoje na drzewie siedzą. No. Ale teraz cicho, pytanie, którego... to niech sobie wybiorą kogoś, nie? Dobrze, w takim razie dziękujemy za widownię, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się cieplutko. No siemaneczko wszystkim, pa, pa.